Dzień dobry. Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie, co jest lepsze, klasyczny rysunek czy digitalowy? Będzie dzisiaj okazja, aby się o tym przekonać, ponieważ mamy do przetestowania dwa tablety od firmy Wake. Jest to wschodząca na polskim rynku firma, producent tabletów graficznych, od ponad 10 lat produkująca tablety, jednak na polskim rynku jest to bodajże świeżynka. Mamy dwa tablety, jeden zwykły piórkowy tablet, drugi tablet ekranowy A15 oraz VK1200. Interesuje nas dzisiaj ten prostszy tablet A15 bezekranowy i to dzisiaj nim się zajmiemy i porównamy do klasycznego rysunku. A w następnym filmie zabierzemy się za recenzję tego drugiego ekranowego tabletu. Zapraszam. Firmę znajdziecie w internecie pod adresem www.wake.eu. Sama strona, to muszę przyznać jako artysta, jest naprawdę pięknie zrobiona, profesjonalnie i nawigowanie po tej stronie jest czystą przyjemnością wizualną. Produkty. Pod produktami znajdziecie wszystkie tablety, jakie firma oferuje. Te tablety zwykłe, piórkowe, jak również tablety z ekranem, tablety ekranowe. Tutaj mamy ten nasz model A15 w trzech kolorach, on jest dostępny z czerwonym, niebieskim lub szarym kółkiem. Ja mam do testowania ten szary oraz tablety ekranowe. Poniżej ceny, mam wrażenie, że cenowo jest tutaj poniżej Wacoma oczywiście. Wacom jako wiodący prym na rynku ma dużo wyższe ceny. Tu jest nieco niżej, więc jest na pewno konkurencja dla Wacoma. Myślę, że porównywalnie do firmy Huion czy XP Pen, chociaż mam wrażenie, że firma Wake próbuje się uplasować odrobinkę wyżej od Huiona i XP Pena. Jak to wyjdzie w produkcie? Czy za tę cenę będziemy mieć solidny produkt, dobry produkt? Zobaczymy. No to zobaczmy, co my tutaj mamy. Pudełko piękne. Powiem wam szczerze, zawsze podobały mi się pudełka czarne. Piękne, błyszczące, czarne pudełko ze zdjęciem produktu. Fajnie to wygląda. Tablet od razu rzuca się w oczy na pudełku. Zaciekawił mnie, powiem wam szczerze, tak od razu, na pierwsze spojrzenie, designem. Wygląda naprawdę fajnie, wygląda profesjonalnie, ale z taką nutką artystyczną. To mi się podoba, że nie jest to po prostu sprzęt dla grafika, który będzie szary, bury i ponury, tylko ma właśnie to coś. Tutaj to kółko czerwone. Ciekawy jestem, czy ten tablet, bo jeszcze go nie otwierałem, otwieram to przy was, czy ten tablet będzie właśnie z takim kółkiem czerwonym. Fajnie by było. Fajnie by było, bo właśnie ta wersja czerwona mi się najbardziej podoba, ale to za chwilkę się okaże. Pudełko dosyć tanio zrobione. Przyznaję szczerze, to czuć w rękach, że to jest tanie zrobione, tania tektura, cienka tektura. Nie ma tutaj szaleństwa. Ale co w środku? Co w środku? Mam nadzieję, że produkt nie zawiedzie. O, jak miło. Rękawica od razu, oczywiście z nadrukiem firmowym. Super. Rękawica się chwali. To jest zawsze na plus. Ponieważ no, nie pocą nam się łapy po tablecie i później tablet po kilku godzinach pracy nie jest mokry. Tablet zostawimy sobie najpóźniej, najciekawsze zostawimy na koniec, a zobaczymy, co tutaj jest. Karteluszki nas nie interesują. Kabelek fajnie, bo jeden kabelek, prosty kabelek USB po prostu i tyle, żadnych kombinacji, żadnych mieszających się, plączących się kabli, jeden kabelek i tyle. Pen w fajnym etui. Pen po prostu plastikowy, no ale okej, jest okej. Pokażę wam, przy okazji pokażę wam, bo już odpakowałem ten drugi tablet, ten wiecie, ekranowy, no nie mogłem się doczekać, zobaczycie go w następnym filmie, ale już wam tutaj pokazuję jako ciekawostkę i chcę wam od razu pokazać różnicę tych penów, bo tamten tablet ekranowy, no to jest jednak inna półka cenowa, jest prawie o 1000 zł droższy i to widać. Tu mamy zwykły plastik, po prostu tani plastik, leciutki. W tym drugim piórku z ekranowym tabletem mamy
zupełnie inne i to czuć tą inną klasę. On jest bardzo mięciutki w dotyku, lekko gumowany, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i tu widać, że ta półka cenowa jest zupełnie inna i to samo widać po tabletach, ale o tamtym tablecie opowiem Wam w przyszłym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tym A15. To jest jeden z prostszych tabletów w linii, bodajże chyba cenowo trzeci w ofercie firmy. Także nie jest to najtańszy produkt, ale i no nie jest jakiś bardzo, bardzo drogi. Jest to jeden z tańszych. Czy coś tam jeszcze mamy w środku? Coś tam się nam jeszcze wala. Jakoś tak dziwnie to wymyślone. Trudno się do tego dostać. Aha, dobra, to nas też nie interesuje. I co jeszcze? O, właśnie i końcóweczki do pena. To jest coś, za co chylę głowę. Chylę głowę, bo tego nigdy dosyć. Końcówki do pena często w takich tabletach zużywają się bardzo szybko, więc warto to mieć. I przejściówki USB. Być może da się podłączyć do smartfona. Ewentualnie po prostu przejściówki, jeśli ktoś ma inne wejście, a nie zwykłe USB. Starego typu, czyli USB-B, tak? Dobrze pamiętam. Dobra, dobierajmy się do tabletu. Solidnie sklejony, także nie da się go już schować z powrotem. Aj, i nie czerwony, siwy. Jednak ten siwy, srebrny, szary, jakkolwiek. To kółeczko jest jednak szare, nie czerwone. Nie wiem, czy ono się kręci, czy to jest takie skrolowane kółko. Na pewno nie ma przycisku tutaj. Fajnie wyeksponowana nazwa firmy. W ogóle strasznie mi się podoba ten design. Pod spodem mamy 12 guziczków. Pewnie będzie można je sobie dostosować. Tablet cały plastikowy, ale co? Solidnie wygląda. Powiem Wam szczerze, że na pierwsze wzięcie w łapki wygląda solidnie. Nie jest to jakiś tani badziew. No szkoda, bo na pudełku jest to czerwone kółko i miałem nadzieję, że w środku też będzie z czerwonym, jednak nie. Chyba, że gdzieś na pudełku jest jakiś napis. Jest na pudełku informacja, że jest to szary. No tak, jak się nie czyta napisów na pudełku, to niestety tak jest. Frapuje mnie to kółko trochę, bo ciekaw jestem, czy to jest tylko logo, czy jest to jednak skrolowane kółeczko. Ale na pudełku nie znalazłem żadnych napisów, więc pewnie nie jest. Dobra, tablet naprawdę robi fajne wrażenie. Te guziki, tu przyciski są bardzo solidne, nic tu nie lata, nic nie trzeszczy, nie wygina się. Jakieś tam na siłę można lekko go wygiąć, ale czuć, że to nie jest badziewny produkt. Czuć, że to nie jest jakaś taka chińszczyzna, chociaż firma jest chińska. Firma jest czysto chińska. To jednak widać, że się postarali. Często mam do czynienia z tymi tańszymi tabletami chińskimi i nie tylko chińskimi zresztą i wtedy czuć, że ta jakość jest fatalna, natomiast tutaj mamy naprawdę jakość. W tym drugim tablecie, który zobaczycie w kolejnym filmie, to jest już level naprawdę bardzo wysoki, piękny, metalowy tablet ekranowy. To liga po prostu sama w sobie. O tym Wam opowiem następnym razem, ale chciałem Wam tylko porównać, pokazać, że tu mamy do czynienia z tańszym, z dużo tańszym tabletem, bodaj tam o 900 zł chyba, a jednak na jakości bardzo, bardzo tego nie da się odczuć. Widać, że jest plastik, wszystko jest plastikowe, ale ten plastik jest dobrej jakości i to wszystko jest pięknie, ładnie, dobrze spasowane. Ten pen już Wam pokazywałem wcześniej. Mówiłem, że jest po prostu cały z plastiku, bo jest. Dwa przyciski, standardowy pen plastikowy. No może mógłby być trochę mniej plastikowy, bo jest dosyć gruby i no nie widać, żeby tu jakoś był wyprofilowany pod względem ergonomicznym. Trzyma się go tak średnio, jest dosyć gruby i no cóż, no po prostu pewnie spełnia swoje zadania, ale chcę Wam pokazać o to, jak się go kładzie. Jakkolwiek byście go nie położyli, zawsze ułoży się przyciskami do góry. Fajny patent. Jak już wspomniałem wcześniej i jak macie okazję właśnie widzieć, to firma stawia na design, stawia na wygląd, stawia... Od razu widać, że atakują nasze oczy, atakują nasze zmysły i to dobrze. I to dobrze, bo często mam wrażenie, że tablety, a szczególnie te tańsze tablety z tych dolnych półek,
mają tendencję do wyglądania jak taki smutny zakątek łapouchego, a tutaj tego nie mamy. Tu mamy naprawdę fajne, zmysłowe doświadczenie. Obszar roboczy tego tabletu to 25 na 15 cm i powiem Wam szczerze, że uważam to za obszar idealny. Jest to taki nie za mały, nie jest to takie malusieńki skraweczek do rysowania i nie jest to ogromna płachta, jak z jakimi też miałem do czynienia, bo format A4 na przykład już jest za duży, zajmuje za duże miejsca na biurku. Tu jest, mam wrażenie, takie naprawdę idealne, gdzie na biurku mieści Wam się komputer, monitor, klawiatura i ten tablet i wszystko ze sobą jakoś pięknie, ładnie współgra. Także wymiary naprawdę uważam za bardzo, bardzo trafione. Technicznie rozdzielczość tego tabletu to 5080, próbkowanie 250 ppsów i nacisk pióra, czułość nacisku pióra 8192 stopnie, więc poziomy, więc jeśli Wam to nic nie mówi, to tyle powiem, że jest to, no, nie odstaje technicznie parametrami od swoich konkurentów, od swoich nawet droższych kolegów. Także jest dobrze, jest bardzo dobrze i myślę, że no nie będzie problemu technicznie z tym tabletem. Nie odczujemy tutaj żadnych opóźnień na pewno w przenoszeniu tego, co rysujemy na tablecie, z tym, co widzimy na ekranie. Na pewno nie zabraknie tutaj nam siły nacisku. Szczerze mówiąc, wszystko, co jest powyżej 4000, 5000, jeśli chodzi o poziomy nacisku, myślę, że dla nas jest to takie trochę niezauważalne. Początkujący graficy, digitalowcy, którzy wchodzą dopiero w ten świat, mają tendencję do szukania tych poziomów nacisku nie wiadomo jakich, a tak naprawdę w trakcie rysowania im więcej doświadczenia nabieramy, tym mniej korzystamy tak naprawdę z tych poziomów nacisków. Ale 8192 jest to ta liga światowa, więc jest tu naprawdę świetnie i chyba aktualnie wszystkie obecne tablety dobre właśnie takie poziomy, taką ilość poziomów zapewniają. Także jest wszystko ok, tak jak być powinno. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. I tu wspomniałem, jest jeden kabelek USB, który podłączamy do komputera i tyle. Nic więcej nam tutaj nie jest potrzebne. Piórko, jeszcze tego nie wspomniałem, oczywiście jest bezbateryjne, bardzo duży plus, ponieważ widziałem na rynku jeszcze sporo tabletów, które oferują piórka z bateriami czy z akumulatorami. Tutaj mamy całkowicie bezbateryjne, więc nie musimy się o to martwić. Nic nie podłączamy, nic nie ładujemy, nie kupujemy baterii. Brać, rysować i się cieszyć. Po pobraniu sterowników ze strony producenta wyświetla się nam takie oto proste okienko, gdzie będą nam się pokazywały tablety, jeśli mamy kilka od tej firmy. I w pierwszej zakładce możemy sobie ustawić, co chcemy mieć, jaką funkcję wywoływać tymi dwoma przyciskami na piórku, na penie. I co fajne, można tu ustawić dosłownie wszystko. I to mi się podoba, bo niektóre z tabletów mają ograniczenia, co w tych przyciskach może być tutaj. No dosłownie możemy sobie każdą funkcję ustawić, każdy skrót klawiszowy, każdą literę w klawiaturze, która nam odpowiada za jakiś skrót, za jakąś funkcję w programie graficznym. Także fajna rzecz. Siłę nacisku również możemy sobie dostosować. Druga zakładeczka szybciutko to mapowanie ekranu tabletu, więc tu możemy sobie ustawić obszar tabletu, na jakim chcemy pracować, jak on będzie wyglądał na monitorze. Jeśli mamy różne monitory, również możemy ustawić, czy tablet ma rysować pokazując obraz na wszystkich monitorach, czy na którymś konkretnym. Możemy ustawić, czy tablet ma działać w funkcji pena, czy myszy oczywiście, to standard. Oraz opcja fajna, jeśli jesteście leworęczni, nie martwcie się, możecie ustawić opcję leworęczną, obrócić tablet i nie ma z tym żadnego problemu. Fajna rzecz. No i funkcje oczywiście, klawisze. Klawisze, 12 funkcyjnych klawiszy, to jest naprawdę bardzo dużo. W tak tanim tablecie myślę, że to jest lepiej niż u konkurencji.
I co też fajne, również każdy z tych przycisków możemy ustawić, co nam się żywnie podoba. Tutaj sterownik i producent w żaden sposób nas nie ograniczy. I Wake, normalnie uwielbiam Cię za to, bo do białej gorączki często mnie doprowadza to, że jeśli mam używać klawiszy, to tylko producent decyduje, jakich mogę użyć skrótów, jakich mogę użyć funkcji i daje nam do wyboru tylko jakąś ograniczoną ilość. Tutaj nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni, możemy sobie naprawdę wszystko, wszystko ustawić. Ja oczywiście powiem Wam szczerze, rzadko korzystam z klawiszy na tabletach, jestem przyzwyczajony do operowania klawiaturą i skrótami klawiszowymi, ale jeśli chcecie, to powiększanie, pomniejszanie, wszelkie funkcje, wszelkie skróty możecie sobie ustawić bezpośrednio na tablecie i nie używać w ogóle klawiatury. Plus dla firmy bardzo, bardzo ogromny. I przechodzimy do tworzenia. Na początku Wam powiedziałem, że zastanawiam się, czy lepszy jest rysunek klasyczny, czy jednak digital. W tym filmie chcę zrobić jedno i drugie. Bardzo, bardzo szybki szkic jakiegoś bardzo prostego przedmiotu. Wybrałem sobie papryczki, bo ostatnio mam fazę na warzywa, więc to będą dwa szkice. Za pomocą tabletu w programie Photoshop zrobimy jeden bardzo szybciutki szkic, taki dosłownie tylko pomazany, i zrobimy również sobie w szkicowniku za pomocą ołówka. Co Wam chcę jeszcze powiedzieć a propos pracy na tablecie, to matowa powierzchnia tabletu nie jest bardzo chropowata. Nie jest śliska, nie jest bardzo śliska, ale i nie jest bardzo chropowata, więc nie będzie nam tych rysików bardzo niszczyć. Tak wygląda już skończone. Szybciutko, żeby nie tracić Waszego cennego czasu, i przechodzimy do rysowania tego samego za pomocą klasycznego ołówka w klasycznym szkicowniku. Oczywiście pozwalam sobie tutaj na wiszer, na rozcieranie, na wszelkie dozwolone techniki, w tym również gumki elektryczne, nieelektryczne, wszelkie chwyty dozwolone. Ponieważ powiem Wam szczerze, że to, co mnie urzeka w digitalu, w pracy za pomocą tabletu, to jest to, że dosłownie możemy wszystko. Techniki klasyczne bardzo często nas ograniczają do pewnych rzeczy nie możemy zrobić. Oczywiście to ma swoją zaletę, to ma swoją fajną wartość, natomiast digital, malowanie przy pomocy tabletu, komputera ma tą fajną cechę, że możemy zrobić wszystko. Możemy eksperymentować, możemy cofać, możemy zmieniać tony, możemy rozjaśniać, przyciemniać, możemy zmieniać kolory, jeśli rysujemy, malujemy w kolorze. Klasyka nam na to nie pozwala. Jeśli popełniamy błąd, to popełniliśmy. Trudno. Jeśli chcemy coś zmienić, to musimy zrobić drugą pracę. W digitalu tego nie ma i tu dla mnie właśnie digital wygrywa. Tak wyglądają papryczki narysowane szybciusieńko za pomocą ołówka. Oba rysunki. Tutaj macie po lewej stronie digitalowy za pomocą tabletu Wake, po prawej stronie rysunek klasyczny przy pomocy ołówka. Oba rysunki zrobione w podobnym czasie, około 25 minut, tak bardzo, bardzo na szybko. I no kochani moi, zostawiam Wam decyzję, zostawiam Wam orzeknięcie, czy lepsza jest klasyka, czy lepszy jest digital. Powiem Wam szczerze, że ja mam bardzo duży sentyment do klasycznego rysunku, więc z tym się nigdy nie rozstanę. Digital mnie urzeka i coraz bardziej wciąga swoimi możliwościami. Natomiast myślę, że to są dwie różne techniki, które nijak nie można ze sobą porównać, ponieważ są zupełnie, zupełnie inne. To tak jak olej i akwarela. Dwie różne techniki, które prowadzą do powstania dzieła, jednakże porównywanie ich jest, myślę, że bez sensu. Jedno i drugie, jak dla mnie, jest genialne. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie i którą technikę wolicie Wy. A jeśli Was malowanie przy pomocy tabletu zainteresowało, zaintrygowało i chcecie w ten świat wejść, zostawiam Wam oczywiście w opisie filmu pod spodem link do strony, do sklepu. Zapraszam, wybierzcie coś dla siebie.